Przez 26 lat w centrum Warszawy straszył gmach widmo. Czyżby fatum ciążyło nad tym miejscem, gdzie przed wojną znosiła się zburzona przez Niemców synagoga? A może nie służyło budowli ponure spojrzenie Feliksa Dzierżyńskiego, który przez dziesięciolecia bacznie obserwował plac swego imienia i tłumy manifestujące poparcie dla dokonań kolejnych pięciolatek? Niby jest, a ciągle go nie ma, choć stoi naprzeciwko stołecznego ratusza. Nie bacząc na płoty, kronika zdecydowała się wejść do środka, choć raczej należałoby powiedzieć, że zdecydowano się nas wpuścić. Najobszerniejsze pomieszczenia na dole zajmuje archiwum. Półki z aktami bolesnego i przenoszonego porodu. Według projektu sprzed lat 20 znajdujemy się w wytwornej restauracji. Jedziemy w górę kalendarza decyzji inwestycyjnych. 23 tysiące metrów kwadratowych na 23 piętrach, biuro w biuro, miała zagospodarować centrala handlu zagranicznego Polimex. Jeszcze wyżej. Nowy widok ukazał się 15 października tego roku. Prezydium rządu powierzyło gmach spółce Elektrim, Megat, Megadex, Elektromontaż Północ i Polon. Gdyby zabrakło środków, bank udzieli kredytu. Za 4 lata złocisty wieżowiec ma wpuszczać do środka głównym wejściem, a z zewnątrz wesoło mrugać neonami. Czarno-białej kronice trzeba uwierzyć na słowo. Złocisty jest już błękitny. Nabrał też ładniejszej linii, bo wyprostowano szczyt i podniesiono podium. Jugosłowiańscy robotnicy są na budowie drugi rok i pracują w kontraktowym rytmie, co oznacza, że latem tego roku w eleganckich, klimatyzowanych wnętrzach smukłego wieżowca przy Placu Bankowym w Warszawie będą już liczyć i mnożyć swoje pieniądze agenci, ajenci, ludzie ze sfer. Jugosłowiańscy robotnicy nie zdołali oddać budynku latem 1990 roku. Tymczasem zniknął z cokołu Feliks Dzierżyński, plac bankowy odzyskał swą nazwę, a wieżowiec nadal niby jest, a ciągle go nie ma. Właściwie nie ma też już Jugosławii. Czyżby zła moc tego miejsca sięgała aż tak daleko? Odbyło się już nawet uroczyste otwarcie gmachu. Grała orkiestra z Chmielnej, był szampan, prezydent miasta przeciął wstęgę. A potem wszystko wróciło do normy. Budynek stoi zamknięty i pusty. Czeka na kolejne otwarcie. Grudnia, Warszawa, Belweder. Tego dnia listy uwierzytelniające złożył prezydentowi Fiat Cinquecento. Reporterów na dziedziniec nie wpuszczono. Gościa przyjęli też wysocy rangą przedstawiciele urzędu prezydenta z ministrem Wachowskim. W kręgach dobrze poinformowanych wyrażane jest przypuszczenie, że obecność ministra mogła być wyrazem jego szczególnego zainteresowania motoryzacją. Biuro prasowe Belwederu nie potwierdziło, ale i nie zdementowało tej plotki. Po spotkaniu w Belwederze, które upłynęło w serdecznej atmosferze, gość uczestniczył w uroczystym bankiecie zorganizowanym w salach recepcyjnych hotelu Victoria. Uroczystość taka jak dzisiaj, rzadka w dzisiejszych czasach, jednak jest jakimś usatysfakcjonowaniem dla ludzi, którzy pracowali i przyczynili się do tego, że ten samochód będziemy mogli dzisiaj zobaczyć. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli życia politycznego, społecznego, episkopatu, życia gospodarczego, kulturalnego. Grudniowe spotkanie z Cinquecento obserwatorzy oceniają jako udane i rokujące nadzieje na rozwój korzystnych stosunków. Prasowe rubryki towarzyskie odnotowują również powodzenie, jakim cieszył się gość u obecnych na bankiecie pań.
Mimo że już wcześniej wiele osób nie było w stanie spłacić rachunków, w styczniu wzrastają ceny energii. Odczytał pan stany liczników? Ma pan piecy kąpielowy, prawda, do podgrzewania wody? Proszę? Ma pan piecy kąpielowy do podgrzewania wody? Nie. Nie? Nie. Bardzo proszę, odczytaj stany liczników, dobrze? Prądu i gazu. Ja nie jestem w stanie, ja mam pół mojej emerytury, proszę pani. Ja zawsze miałem nadpłaty, miałem zawsze. A tu, ja nie wiem, jak to się dzieje. Tą pierwszą płatność mogę panu rozłożyć na raty, dobrze? Dwie albo trzy raty. Nie wiem, jak panu to będzie pasowało. Ile pan w tym miesiącu mógł wpłacić? I nic nie mam, ani piecyka, ani nie grzałam, ani... No naprawdę nie wiem. I nie mam, no po prostu nie mam tyle pieniędzy. Ja rozumiem, ja sobie z tego zdaję absolutnie sprawę, że to jest olbrzymia kwota. Co za gaz, tyle mnie nie urosło. Przecież ani się nie kąpię, ani prania nie robię. Teraz ludzie zaczną skakać z piątego piętra albo z pałacu kultury. No, a co to kogo będzie obchodziło? Będą popełniać samobójstwa tak jak kiedyś. No będą się cieszyć ci, co trudne robią. Nie znowu będą biznes na tym robić. Pani się żartuje. Kto się tym przejmie? Leku się przejmie? Nie mam, musiałem wyłączyć pian. Światło, to ile pan zapłaci, dopiero będzie pan miał światło. No to ja ci się po obiedzie idę w płacach. Proszę pana, no rok czasu, akurat dzisiaj dzień pana zbawia. No, dobra, trudno się mówi. Wyłączaj pan. Przezimuję. Rynek jest bezwzględny. Kto nie płaci, marznie i siedzi w ciemnościach. Zakład energetyczny. No bo tutaj narosło u mnie, proszę pani, ponad 2 miliony. Może pani opłacić teraz? No nie. Wyłączamy pani światło, proszę się zgłosić do zakładu energii. Ma pani książeczki? Tak. Wyłączamy. Będzie pani miała, gdy pani przyjdzie do mnie rano, no jakąś część chociaż płaci, to pani podłączymy. Zapuść! Wśród tych, których to spotkało, są osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Emeryci, ludzie chorzy, samotne matki, rodziny alkoholików. Po 2 latach przebudowy systemu gospodarczego wciąż nie ma skutecznego systemu wspierania tych, którzy w rynkowej rzeczywistości nie dają sobie rady. Filmowy zespół X, którym kierował Andrzej Wajda, rozwiązano w stanie wojennym. W grudniu jego członkowie spotkali się nie tylko po to, by powspominać dawne czasy, choć i o nich była mowa. Drodzy Państwo, myślę, że to dla nas wszystkich, którzy kiedyś stanowiliśmy razem zespół X, jest szczególnie miłe, że jeszcze w jakiś sposób nas pamiętacie i że przy tej okazji skromnej książeczki, która się ukazała, zechcieliście Państwo tutaj się zjawić. Przeczytałem niedawno autobiografię Ingmara Bergmana i tam jeden z jego nauczycieli teatru mówił o aktorach tak. Z tymi aktorami, mówi, ledwie się dochleją twarzy, a już tracą pamięć. I trochę jest tak, myśmy się dochowali twarzy i teraz chodzi o to, żeśmy nie stracili pamięci. Wróżba na cały rok. Jeszcze go. Przy okazji spotkania szefom telewizji i kinematografii próbowano wywróżyć najbliższą przyszłość 10 i 11 muzy. I teraz trzeba strasznie delikatnie. Musi zastygnąć. Jakaś nieodgadniona magma telewizyjna tu się jawi. Wygląda mi to na perforowaną taśmę, to znaczy, że niedługo wrócę do zawodu. Wierzę, to może być całkiem ciekawe. Słaby punkt polega na tym, że to strasznie jest kruche. Szeroki gest sypnął. Czyżby takie dotacje na przyszły rok? Nie, bo to dopiero... Patrz, widzisz już... O! A kto zgasił światło? Wierzymy, że to zgasła tylko żarówka, nie nadzieja.